Cześć kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem, a w tym materiale wideo zobaczycie pomadki firmy LA Splash, pomadki matowe, ale jednocześnie metaliczne. Są to bardzo, bardzo unikatowe pomadki, jeżeli chodzi o wykończenie, natomiast ja mam tylko 3 odcienie, na więcej się nie skusiłam. Dlaczego? Dlatego, że tych pomadek osobiście niezbyt lubię, a dlaczego? Dowiecie się z tego materiału. Natomiast wcześniej nagrałam taki obszerny filmik, gdzie porównałam pomadki różnych firm, oczywiście pomadki matowe w płynie. Tutaj gdzieś na górze będzie odnośnik do tego filmiku, natomiast w tym skupię się tylko na pomadkach firmy LA Splash. Moje szminki są z edycji takiej halloweenowej, to są bardzo ciemne odcienie. Ja osobiście takie kolory bardzo, bardzo lubię właśnie jesienią, dlatego postanowiłam właśnie teraz nagrać dla Was taki filmik. Może się na nie skusicie, natomiast przejdę wpierw od takich spraw ogólnych. Pomadki LA Splash przychodzą zapakowane na nas w taki kartonik. Oczywiście jest to kartonik papierowy, matowy, dosyć twardy i pokażę Wam teraz, jaki jest skład w ogóle tych szminek. Każda pomadka ma pojemność 3 ml, a cena to jest około 55 zł. Opakowania prezentują się następująco. Jako, że to jest wersja limitowana, to tutaj te kapselki się, właśnie te zakrętki się różnią tym, że mamy tutaj po prostu czachy, czyli takie motywy właśnie związane z Dia de los Muertos, Halloween meksykańskim. Tutaj mamy też nazwy. Nie mam tych szminek regularnych, takich zwykłych odcienia, bo wiem, że są różne serie. To jest akurat seria Studio Shine Lip Blusher. Wiem, że są też inne serie. Natomiast ja na te pomadki się nie skuszę. Dlaczego? O tym za chwilę. Teraz przejdę do kolorów, jakie posiadam. To były wszystkie 3 pomadki firmy LA Splash i ta formuła Studio Shine Lip Blusher to formuła wodoodporna. Natomiast to, co muszę Wam powiedzieć o tych pomadkach, to plusy i minusy. Jeżeli chodzi o plusy, to pomadki matowe firmy LA Splash występują w ogromnej ilości kolorów. Kolorów, które przypominają odcienie firmy Anastasia Beverly Hills, czy Jeffree Star, czy z Kat Von D. Na pewno cena jest tutaj zachęcająca, bo jest to 55 zł, ale z kolei ta pojemność jest mała, dlatego że to jest 3 ml i coś, co mnie osobiście najbardziej przeszkadza w tych pomadkach, to ich zapach. One po prostu pachną bardzo chemicznie, właściwie powiedziałabym brutalnie, że pachną coś jak ropa naftowa i jest ten zapach bardzo nieprzyjemny, właśnie taki właśnie jak ropa i sztuczny. Ja kiedy malowałam i zmywałam teraz usta tutaj przed Wami, bardzo mnie teraz drapie gardło. Mam cały czas ten zapach w gardle, czuję go, jest on nieprzyjemny, taki drażniący, drapiący.
I dlatego właśnie nie kupiłam pozostałych kolorów, chociaż jest jeszcze kilka odcieni, które mi się bardzo, bardzo podobają. Wiem, że będę bardzo rzadko sięgać po te pomadki właśnie przez ten po prostu mało zachęcający i sympatyczny zapach. Jak z trwałością? Tutaj producent pisze, że po aplikacji należy poczekać od 3 do 5 minut, aż ta pomadka zwiąże. Tak jak widzicie, ona już tutaj w tym momencie zastygła mi na ustach. I trwałość jest naprawdę dobra. Ta pomadka bardzo mocno ściąga nasze usta, podkreśla wszelkie załamania, dlatego te pomadki LA Splash nie wybaczą nam suchych skórek na ustach. Usta muszą być znakomicie przygotowane i po prostu nawilżone. Jeżeli chodzi o trwałość, jest znakomita. Pomadki zjadają się równomiernie, odchodzą takimi płatkami. Oczywiście przy tłustym jedzeniu, natomiast to, co warto powiedzieć a propos tych szminek, to to, że podczas nakładania niektóre kolory potrafią się gdzieś tam mazać i trzeba po prostu ten kolor zbudować, ale nie zbudować na zasadzie takiej, że pierwsza warstwa wyschnie i dokładam, dlatego że wtedy ten kolor nam się jakby zroluje i będzie odpadał płatkami, dlatego jak widzicie jakieś prześwity, od razu dokładajcie po prostu ten kolor. A jak już ta pomadka zastygnie, czyli te 3-5 minut trzeba poczekać, wtedy jest naprawdę nie do zdarcia. Teraz właśnie kręcąc ten filmik, ja miałam problem ze zmyciem tych szminek, dlatego polecam Wam koniecznie używanie albo masi Alantan Plus, albo jakiejś oliwki, albo płynu do demakijażu dwufazowego, dlatego że inaczej tych szminek nie ściągniecie, a są naprawdę bardzo, bardzo trwałe. Wżerają się intensywnie w usta. Akurat te kolory, które mam, nie barwią. Natomiast no, dla mnie minusem jest zapach, który przekreśla te kosmetyki całkowicie. Cały czas mnie drapie gardło i no, nie podoba mi się ten efekt. I jeszcze pojemność 3 ml, no to podobnie jak pomadki firmy Line Crime, które mają 2,5, no to uważam, że to jest troszkę za mało. Mogłoby być tej pomadki po prostu w opakowaniu więcej. Natomiast wszystko jest fajnie, pigmentacja jest świetna, świetne są kolory. Bardzo przyjemna też jest ta pacynka, bardzo fajnie się nią nakłada, bardzo precyzyjnie możemy usta wyrysować i radzę robić to bardzo precyzyjnie i dosyć szybko, żeby całe tutaj usta poprawić. Podoba mi się ten mat taki welurowy. Owszem, mocno ściąga, mocno podkreśla te załamania na naszych wargach. Natomiast mnie ten efekt się podoba i przede wszystkim te pomadki mają piękne, metaliczne wykończenie, które bardzo przypadło mi do gustu. Natomiast no, zapach absolutnie nie dla mnie. Ja na więcej odcieni tych szminek się nie skuszę. Poszukam podobnych kolorów w innych firmach. I to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, za lajkowanie, za subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym materiale. Jeszcze raz dzięki. Buziaczki. Pa, pa.